Tematem tego wystąpienia jest teologia zwiastowania. Scenę zwiastowania znamy jedynie z opisu Ewangelii według świętego Łukasza. To jest pierwszy rozdział, wersy 26-38. Jedynie w Ewangelii świętego Łukasza, w rozdziale pierwszym i drugim, znajdujemy opis wydarzeń, które doprowadziły do narodzenia Jezusa, ale również opis niektórych wydarzeń z Jego dzieciństwa, na przykład ofiarowanie w świątyni czy zagubienie Jezusa podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Według świadectwa tradycji święty Łukasz znał te wydarzenia z opowieści Maryi. Są one niezwykle ważną częścią objawienia i oświetlają niezwykłym światłem tajemnicę Jezusa Chrystusa. W naszych refleksjach dzisiaj nie będziemy zajmować się analizą tekstów biblijnych. Niejako zakładamy tę wiedzę i analizę i opieramy się na jej owocach. Dzisiaj interesuje nas widzenie tajemnicy zwiastowania wewnątrz teologii systematycznej, a więc całości wyznawanej wiary Kościoła. Teolog systematyczny postępuje w odwrotnym kierunku do biblisty. Biblista zaczyna od analizy konkretnego tekstu, od szczegółu, aby przejść do ogólnego znaczenia, aby te szczegóły połączyć w całość. Teolog systematyczny zna już owoce pracy biblisty, a także patrologa i historyka teologii. Zaczyna więc od ogólnego znaczenia, od syntezy ich pracy, aby przejść do konkretu. Teologia systematyczna musi być integralna, to znaczy ujmować poszczególne tajemnice w świetle całości wiary, doktryny wiary, a także pytać o ich znaczenie w konkretnym momencie historycznym. Taka będzie metoda naszych rozważań o teologii zwiastowania. Znaczenie zwiastowania opiszemy w kilku krokach. Najpierw postawimy pytanie o to, co się wydarzyło w momencie zwiastowania. Kolejne pytania będą dotyczyły tego, dlaczego się wydarzyło i kiedy. Przyjrzymy się postaciom, które są obecne w scenie zwiastowania. Anioł Gabriel, Maryja, ale nade wszystko Bóg, który posłał swojego anioła. Duch Święty, który zstępuje na Maryję. Jezus, który poczyna się w swojej Matce. Przejdźmy więc do pierwszego punktu. Co wydarzyło się w momencie zwiastowania? W wyznaniu wiary, w credo nicejsko-konstantynopolitańskim, jednym z najbardziej starożytnych wyznań wiary Kościoła, czytamy. Powtarzamy to w każdą niedzielę podczas naszego wyznania wiary. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Podczas liturgii ze względu na szacunek do tych słów pochylamy głowę, kiedy je recytujemy. Rozważmy poszczególne słowa tej prawdy wiary. Każde z nich ma tutaj swoje znaczenie, jest bardzo istotne. A więc po pierwsze, stąpił z nieba. Wyznajemy, kto stąpił z nieba? Informuje nas o tym poprzednie zdanie credo. Nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży Jednorodzony, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, homoousios, a przez Niego wszystko się stało. Koniec cytatu. A więc Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Ten, który zstępuje z nieba, jest prawdziwym Bogiem. Jest Synem Przedwiecznego. Jest drugą osobą Trójcy Świętej. To Bóg, sam Bóg, zstępuje z nieba, aby stać się człowiekiem. Jak nastąpiło to stąpienie z nieba? Anioł, odpowiadając na pytanie Maryi o możliwość poczęcia syna, jakże się to stanie, skoro nie znam męża, mówi o mocy Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie, mówi anioł Gabriel. Duch Święty, którego wyznajemy w tym samym credo jako Pana i Ożywiciela,
Zostaje więc posłany, aby uświęcić łono Maryi i tak jak mówi o niej katechizm Kościoła katolickiego, w sposób boski uczynić je płodnym. Sprawia, że Duch Święty sprawia, że Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od niej. Koniec cytatu. A więc zwróćmy uwagę, że zwiastowanie jest wydarzeniem trynitarnym. Jest teofanią trynitarną, w której objawia się cała Trójca Święta. Jest Ojciec, który posyła anioła. Jest Duch Święty, który osłania Maryję, ocienia ją, jak mówią niektóre tłumaczenia. I wreszcie jest Syn, który poczyna się w Maryi. Ten Syn, druga osoba Trójcy Świętej, nie ma ziemskiego Ojca. Całe swoje człowieczeństwo bierze od Maryi. Od strony biologii mamy z tym problem, bo wiemy, że chromosomy każdego człowieka są sumą chromosomów męskich i żeńskich. Od kogo Jezus wziął swoje chromosomy męskie jako mężczyzna? Kościół katolicki, o czym za chwilę chrześcijaństwo, tradycja chrześcijańska, o czym za chwilę powiemy, bardzo broni prawdy, że Jezus całe swoje człowieczeństwo bierze od Maryi Dziewicy. Nie ma ziemskiego Ojca. Dlaczego? Ponieważ ma tylko jednego Ojca. Tego Ojca, który jest w niebie. Za chwilę do tego wrócimy. Wcielenie jest więc zejściem Boga do świata. Starożytna tradycja opisywała to zejście Boga do świata na dwa sposoby. Szkoła związana z Aleksandrią w Egipcie używała schematu Logos Sarx, który znamy z prologu Ewangelii świętego Jana. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Powtarzamy to w naszej modlitwie Anioł Pański. Ale zwróćmy uwagę, że to ten schemat słowo stało się ciałem w pewien sposób jest mylący, bo jakby sugeruje, że z Maryi zostało wzięte ciało. Jezus jest Bogiem, który tylko przybrał ludzkie ciało. Ale przecież w momencie zwiastowania następuje znacznie więcej. Jezus przybiera, bierze od Maryi całe człowieczeństwo. I potem, kiedy już będzie dzieckiem, a potem będzie dorosłym człowiekiem, powiemy, że Jezus nie jest tylko Bogiem, który objawił się w ciele. Ten Bóg objawił się więcej niż w ciele, objawił się w całym człowieczeństwie. Jezus ma ludzką duszę. Wszystko to, co łączy się z ludzką naturą. Jezus ma ludzką duszę, ma ludzką wolę, ludzki rozum, ludzką psychikę, ludzkie emocje, ludzki sposób postrzegania świata. Jezus jest prawdziwym Żydem pierwszego wieku naszej ery. Wie o świecie, o rzeczywistości to, co wiedzą wówczas ludzie. W swojej ludzkiej wiedzy nie ma tajemnego poznania zasady względności Einsteina, czy nawet teorii grawitacji Newtona. Jezus, tak jak ludzie jego czasu, myśli o tym, że Ziemia jest płaska. Ma takie jak oni wyobrażenie o świecie. On stwórca świata, on, który to wszystko uczynił, równocześnie przyjmuje ograniczenia ludzkiej natury, ale konkretnej ludzkiej natury, tej początku naszej ery. A więc to ten schemat słowo stało się ciałem, należy patrzeć na niego głębiej. I właśnie to tak starała się patrzeć szkoła antiocheńska, która w swojej chrystologii uzupełniała szkołę
aleksandryjską. Zamiast tego schematu słowo staje się ciałem. Szkoła związana z Antiochią w Syrii mówiła, słowo stało się człowiekiem. Logos antropos. I właśnie to przyjęcie człowieczeństwa wydaje się pełniej opisywać to, co rzeczywiście nastąpiło w momencie zwiastowania. Podsumowując te debaty na temat bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, Sobór Chalcedoński w 451 roku stworzył ten najważniejszy dogmat chrystologii, jeden z najważniejszych dogmatów wiary chrześcijańskiej, który mówi, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Zarówno pierwszej, jak i drugiej części tej definicji chalcedońskiej, dogmatu chalcedońskiego, zasady chalcedońskiej, Kościół musiał bronić w swojej historii. Zarówno bóstwa Chrystusa, jak i człowieczeństwa Chrystusa. Broniąc tego, że w jednej osobie są dwie natury. Oczywiście ma to głęboki związek z tym, jak patrzymy na Maryję, na Matkę Pana i jak patrzymy na scenę zwiastowania. Pierwszy Sobór Powszechny Kościoła w Nicei w 325 roku broni przeciwko herezji Ariusza bóstwa Chrystusa. Mówi on o tym, że to, co znalazło się potem w wyznaniu wiary, Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, homoousios. Dlatego właśnie Sobór Efeski, mniej więcej 100 lat później, mógł nazwać Maryję Theotokos. Maryja jest nie tylko matką człowieka, Jezusa, ale jest Theotokos, jest matką Boga, bo ten człowiek, który począł się w jej łonie, był równocześnie Bogiem, nie przybranym Synem Bożym, nie stworzonym Synem Bożym, ale prawdziwym Bogiem, jednym co do istoty, czy też jednym co do substancji ze swoim Ojcem. W historii teologii, w historii Kościoła często podważano także ludzką naturę Chrystusa, próbując przedstawić Jezusa tak, jak twierdzili dokeci, od słowa od greckiego słowa dokeo, czyli wydaje się, że Jezus wydaje się, że On jest człowiekiem, ale tak naprawdę jest Bogiem, który jedynie ubiera się w pewne zjawisko ludzkie, w pewną powierzchowność ludzką. Troszkę tak jak aniołowie, którzy są duchami, mogą pojawiać się w postaci ludzkiej, czy w postaci jakichś zjawisk fizycznych. Jezus więc według doketów tak naprawdę jest Bogiem, który tylko wydaje się być człowiekiem. Przeciwko nim, różnym tradycjom monofizyckim, monofizis, jedna natura, występuje Sobór Chalcedoński. I ostatnia prawda na temat tej skróconej chrystologii, tego skrótu sporów chrystologicznych, które ten skrót pozwoli nam zrozumieć, co wydarzyło się w momencie zwiastowania. W Chrystusie istnieją dwie natury, ale tylko jedna osoba. I od strony teologicznej możemy powiedzieć, że to nie jest osoba ludzka. To jest osoba Słowa Przedwiecznego. Tak mówi o tym Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 553 roku. Jest tylko jedna hipostaza, czyli osoba, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, jeden z Trójcy Świętej. Wszystko w człowieczeństwie Chrystusa, w Jego ludzkiej naturze, powinno być przypisywane Jego osobie boskiej jako właściwemu podmiotowi. Nie tylko cuda, ale także cierpienia, a nawet śmierć. A więc to nie jest tak, że
W Chrystusie, który poczyna się w łonie Marii, są dwa podmioty. Jest jeden podmiot, jedna hipostaza, jedna osoba, która przyjmuje ludzką naturę, ale ta hipostaza, ten podmiot działań w Chrystusie, różnorodnych działań, działań boskich i działań ludzkich. Działania ludzkie, Jezus cierpiał, Jezus był zmęczony, Jezus płakał, Jezus współczuł, Jezus wpadł w gniew, Jezus odczuwał współczucie, Jezus się przyjaźnił, to są wszystko działania ludzkie i działania boskie. Jezus czyni cuda. Jezus autorytatywnie naucza w imieniu swojego Ojca. Jezus jest rzeczywiście Panem od początku do końca, dlatego że jest w Nim tylko jedna osoba, jedna hipostaza. A więc kim jest ten Jezus? Imię Jezusa, Jezus, jest przeniesione przez anioła Gabriela. To bardzo znaczące, ponieważ w tradycji żydowskiej to zawsze ojciec nadaje imię synowi. I rzeczywiście w scenie zwiastowania widzimy, że to ojciec przez anioła Gabriela przynosi imię swojemu synowi. Prawdziwy ojciec, ojciec przedwieczny, Jezus, Joshua, Jehoshua, Josze, Jozue, różne sformułowania tego jednego imienia. To imię w sposób typowy dla kultury semickiej wyraża misję i tożsamość Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że imię Jezus w języku hebrajskim oznacza Bóg zbawia. A więc to imię wyraża całość misji Chrystusa. Jezus jest Zbawicielem. Co więcej, w imieniu Jezus jest obecny święty tetrogram, JHWH. To święte imię Boga, objawione Mojżeszowi, którego nikt w Izraelu nigdy nie wymawiał przez wzgląd na szacunek dla świętego imienia. Wymawiał je tylko raz do roku arcykapłan w dniu przebłagania, w Jom Kippur, kiedy wchodził do miejsca najświętszego świątyni, żeby tam złożyć ofiarę jako przebłaganie za grzechy ludu. Wtedy z szacunkiem i bojaźnią wymawiał ten jeden, jedyny raz święte imię Boga. Nikt więcej nie wiedział, jak to imię wymówić. I otóż w imieniu Jezusa to imię staje się obecne. Imię Jezus oznacza więc, jak mówi celnie katechizm Kościoła, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia grzechów. Imię Jezusa, jak czytamy w liście do Efezjan, jest ponad wszelkie imię. Dzieje apostolskie mówią, nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jak pokazuje Nowy Testament, złe duchy boją się imienia Jezusa. W Jego imię uczniowie dokonują cudów. Ojciec udzieli nam wszystkiego, o co prosimy w imię Jezusa. Więc imię Jezus jest w centrum modlitwy chrześcijańskiej, modlitwy liturgicznej, modlitwy prywatnej. To imię objawione Maryi, dane Maryi przez anioła Gabriela, wysłannika Ojca Niebieskiego. Tyle na temat pierwszego punktu tego wystąpienia, czyli co wydarzyło się w momencie wcielenia, od strony teologicznej, od strony tej prawd wiary Kościoła. Postawmy drugie pytanie.
pytanie o motyw wcielenia, czyli dlaczego Słowo stało się ciałem, czy używając języka szkoły antiocheńskiej, dlaczego Słowo stało się człowiekiem. Mówi o tym bardzo wyraźnie kredo nicejsko-konstantynopolitańskie, gdzie wyznajemy, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Dla nas ludzi. To w tym starożytnym propter nos, ze względu na nas, dla nas, możemy rozróżnić kilka ważnych znaczeń. Spróbujmy zauważyć cztery punkty, co oznacza to ze względu na nas. Dla nas Słowo stało się ciałem. Po pierwsze, Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Jak pisze pięknie Grzegorz z Nyssy w jednej ze swoich mów, nasza chora natura wymagała uzdrowienia. Upadła, potrzebowała podniesienia, martwa, wskrzeszenia. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela. Jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Przypominamy sobie tę prawdę szczególnie w czasie Adwentu, kiedy oczekujemy na Boże Narodzenie i pytamy się, po co było zwiastowanie i po co jest Boże Narodzenie. I proszę zwrócić uwagę, jak często w tekstach adwentowych pojawia się ten wątek, że ludzkość czekała zagłada, że gdyby nie nastąpiło wcielenie, gdyby Syn Boży nie przyszedł na świat, to nie jest tak, że żyłoby nam się trochę gorzej, że bylibyśmy troszkę bardziej smutni, ale zmierzaliśmy do przepaści, zmierzaliśmy do zagłady. Bardzo trudno w dzisiejszej kulturze wyobrazić sobie to. Dlaczego? Ponieważ ta kultura już jest przeniknięta dziełem odkupienia. Już jest przeniknięta Bożym zbawieniem. Ale więc w pewnym sensie wyobrażenie sobie, co by było, Gdyby nie było zwiastowania, gdyby nie było wcielenia, jest dla nas niemożliwe, po prostu nie wiemy. Ale Słowo Boże mówi nam, że bylibyśmy w jakimś permanentnym stanie zagłady. Wziąwszy pod uwagę na kryzys, w jakim i tak się znajdujemy, myślę, że możemy sobie tylko z trwogą pomyśleć, co to bycie w niewoli diabła tak naprawdę oznaczałoby dla ludzkości. A więc pierwszy punkt, Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Po drugie, Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali Boga. W Jezusie poznajemy Boga. Ale po trzecie, Słowo stało się ciałem, abyśmy dzięki Niemu, aby pokazać nam drogę ku Bogu i pokazać nam drogę prawdziwego bycia człowiekiem. Jezus mówi o sobie, że jest dla nas drogą do Ojca, ale w sposób niezwykle ciekawy tę prawdę rozwija Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes, gdzie w tym słynnym cytacie ukochanym przez Jana Pawła II mówi: Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie. A więc Jezus w tej tajemnicy chalcedońskiej, w połączeniu natury boskiej i ludzkiej, pokazuje nam naprawdę, co znaczy być człowiekiem. Jakby przełamuje pewną prawdę o absolutnej autonomii, o tym, że bycie człowiekiem osiągamy w jakiejś absolutnej autonomii i niezależności od Boga. Jak szereg nurtów antropologii, filozofii europejskiej w ciągu ostatnich 200 czy 300 lat chciało nam pokazać. Na myśl przychodzi oczywiście chociażby Jean-Paul Sartre ze swoją rebelią wobec Boga. I wreszcie po czwarte,
I być może to jest najważniejszy punkt. Słowo stało się ciałem, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Bardzo wyraźnie pisze o tym Tomasz z Akwinu, znany z precyzji swoich twierdzeń. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa. Divinitatis participes. Przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami. Uczynić ludzi bogami, mówi Tomasz z Akwinu. Ut homines Deos faceret. Tomasz nie bardzo rzadko używał metafor, kwiecistych obrazów, był precyzyjnym myślicielem. Jeżeli Tomasz mówi, że Jezus stał się człowiekiem, aby uczynić ludzi bogami, oczywiście Tomasz podejmuje tu klasyczną myśl patrystyczną, myśl Augustyna, a myśl Atanazego, Leona Wielkiego, należy to traktować bardzo poważnie. Jesteśmy w pewien sposób wprowadzeni przez Maryję do wewnątrz Trójcy Świętej. Maryja wprowadza nas do wewnątrz Trójcy Świętej. O tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Ale przejdźmy teraz do trzeciego punktu. Kiedy nastąpiło wcielenie? Zapytajmy się o czas. Stawiając pytanie o czas, kiedy nastąpiło wcielenie, pierwszym tekstem, który przychodzi nam na myśl, jest tekst z Listu do Galatów świętego Pawła, to jest 4:4. Kiedy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A więc święty Paweł używa określenia pełnia czasu, żeby opisać ten czas, kiedy nastąpiło wcielenie, kiedy nastąpiło zwiastowanie. Co oznacza pełnia czasu? Pełnia czasu sugeruje, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, sugeruje wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. To jest wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. A więc Bóg przygotowuje się do dzieła Jego Syna, do dzieła odkupienia. Możemy zapytać, jak długo Bóg przygotowywał się do tego, aby zesłać swojego Syna. Przygotowujemy się do wszystkiego, co robimy jako ludzie. Ja przygotowywałem się do tego wystąpienia, pisałem je, myślałem o nim. Pan operujący kamerą przygotowywał się do nagrywania tego wystąpienia. Przygotowujemy się do wszystkiego. Do wszystkiego potrzebujemy czasu. A ile czasu potrzebował Bóg, żeby przygotować się do tak ważnej rzeczy, jaką jest odkupienie człowieka? W historii teologii generalnie padały dwie odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź pierwsza, którą nazwałbym skromną teologią, czy oszczędną teologią, pochodzi od świętego Tomasza z Akwinu. I Tomasz mówi tak, kiedy Bóg powziął myśl o wcieleniu swojego Syna, od strony Boga ta myśl była w nim od zawsze, bo w Bogu nie ma czasu. Nie możemy myśleć, że Bóg najpierw czegoś nie myślał, a potem zaczął myśleć, bo to by sugerowało zmianę w Bogu. Bóg jest niezmienny. Nie możemy do Boga przykładać kategorii naszego czasu, ale równocześnie zwiastowanie i wcielenie Syna Bożego jest skutkiem grzechu człowieka.
Tyle mówi nam teologia. Adam zgrzeszył i dlatego Bóg występuje z misją naprawczą, z misją zbawienia człowieka, jak o tym pięknie mówią teksty adwentowe. Teologia franciszkańska, reprezentowana chociażby w średniowieczu przez Dunsa Szkota, jest w pewien sposób bardziej ambitna, bardziej szeroka, kreśli znacznie bardziej śmiały obraz. Jak wygląda ten obraz w teologii franciszkańskiej? Otóż Duns Szkot mówi, że jego zdaniem Bóg wcieliłby się, zwiastowanie nastąpiłoby, nawet wtedy, gdyby Adam nie zgrzeszył. Dlaczego? Dlatego, że intencją stworzenia człowieka było zaproszenie go do przyjaźni z Bogiem. I ta przyjaźń miała być pewną drogą wchodzenia w intymność relacji z Bogiem, bycia coraz bliżej Boga. A nie można być bliżej Boga od Chrystusa. A więc w pewien sposób to, co stało się w Jezusie Chrystusie, ta jedność dwóch natur w jednej osobie i włączenie człowieka w, no, trzeba by powiedzieć, w relacje wewnątrztrynitarne, to od początku była intencja Boga. Jako chrześcijanie na szczęście nie musimy wybierać pomiędzy tymi dwoma perspektywami. Tworzą one cudowny pluralizm ujęć teologicznych, które dopiero w tej, jak mówił wielki współczesny ojciec Kościoła, Hans-Urs von Balthasar, w tej symfonii prawdy, one dopiero pokazują pełną prawdę o tak skomplikowanej i tak złożonej rzeczy, jaką jest Bóg, Jego sprawy i Jego plany. Chciałbym ten wątek pełni czasów zakończyć przypomnieniem rzeźby, która znajduje się w katedrze w Reims we Francji, która przedstawia stworzenie Adama. Na tej pięknej rzeźbie pokazany jest Bóg, który lepi Adama z prochu ziemi, z gliny. Ale Bóg, który lepi Adama, to jest Chrystus. To jest druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Jak wiemy z Pisma Świętego, Bóg lepi Adama na swój obraz i podobieństwo. A więc Adam ma już rysy Chrystusa, który go lepi, który go stwarza. Druga osoba Trójcy Świętej stanie się człowiekiem w łonie Maryi, w scenie zwiastowania. Ale paradoksalnie to nie Chrystus jest stworzony na wzór Adama. Chrystus przyjmuje naturę Adama, ale ta natura Adama jest już stworzona na obraz drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej. To przenikanie się perspektyw czasowych tworzy tą niezwykle cudowne bogactwo teologicznego patrzenia na scenę zwiastowania i tajemnicę Bożego wcielenia. Kolejnym punktem naszych rozważań musi być skupienie światła na tej, która od ludzkiej strony jest adresatką zwiastowania, czyli na Maryi. Na koniec więc tej prezentacji skupmy się na osobie Maryi. Tak jak powiedzieliśmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi,
że to sam Bóg jest inicjatorem wcielenia. Zesłał Bóg Syna swego. Niemniej, aby utworzyć swojemu Synowi ciało, Bóg chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na matkę swojego Syna, Żydówkę, z Nazaretu w Galilei, dziewicę, jak mówi Pismo Święte, poślubioną mężowi imieniem Józef, a dziewicy było na imię Maryja. A więc do wcielenia potrzebna była wolna decyzja i współpraca stworzenia. Jak czytamy w konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, było zaś wolą Ojca Miłosierdzia, aby wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na Matkę, aby w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Kluczowa prawda, którą odkrywamy patrząc na Maryję w scenie zwiastowania, jest wyrażona już w pierwszych słowach anioła Gabriela. Pismo Święte mówi, tłumaczy tekst grecki: bądź pozdrowiona, pełna łaski. W bardzo bogatym sformułowaniu greckim, które nie będziemy robić dokładniejszej egzegezy, natomiast w tekście greckim czytamy haire kecharitomene. Haire kecharitomene. A więc to polskie tłumaczenie bądź pozdrowiona w gruncie rzeczy w języku greckim oznacza raduj się. Raduj się, Maryjo, raduj się, ponieważ anioł Gabriel przynosi radość. I w pewien sposób, tak jak mówiliśmy o tym, zamyka czas smutku, zamyka ten czas, kiedy ludzkość była uwięziona w niewoli diabła. Radość jako znak czasów mesjańskich. I drugie określenie anioła, kecharitomene, czyli pełna łaski. Anioł mówi do Maryi: jesteś pełna łaski. Chrześcijanie przez wieki zastanawiali się, co może oznaczać to określenie pełna łaski w odniesieniu do Maryi. Nawiązuje to do naszego poprzedniego pytania. Jeśli Bóg przygotowywał wcielenie swojego Syna, a kluczowym dla wcielenia Jego Syna było wybranie Jego Matki, przygotowanie Jego Matki, to jak Bóg przygotował Maryję do tej sceny zwiastowania, w której Maryja wypowiada swoje fiat, oto ja służebnica Pańska. Bardzo wcześnie, zarówno w chrześcijaństwie wschodnim, jak i zachodnim, pojawiła się idea o świętości Maryi, o tym, że Maryja w ciągu całego swojego życia nie popełniła ani grzechu ciężkiego, ani grzechu lekkiego. No bo jak Matka Pana mogła być grzesznicą? Ta, od której Jezus wziął swoją naturę. Ale skoro chrześcijanie, wpatrując się w Maryję w scenie zwiastowania i w innych tajemnicach jej życia, byli przekonani o jej świętości, to musieli zadać sobie pytanie, no ale jak to było możliwe, że oto w historii ludzkości pojawiła się druga Ewa. Tak jak Ewa i Adam byli stworzeni bez grzechu w ogrodzie rajskim, tak Bóg w scenie zwiastowania na nowo stwarza ogród rajski. Na nowo pojawia się Adam, wolny od grzechu, Jezus, ale w takim razie musi być tam również Maryja wolna od grzechu. Ta refleksja o Maryi wolnej od grzechu bardzo wolno, ale jednak bardzo konsekwentnie czyniła sobie
miejsce w historii refleksji teologicznej, w historii wieków Kościoła, chociaż późno, bo dopiero w XIX wieku, w 1854 roku, Pius IX ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu, czyli dopiero tak naprawdę po tych prawie 2000 lat Pius IX formułuje tę tradycję pobożności chrześcijańskiej, ogłaszając: Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. A więc w momencie swojego poczęcia Maryja nie dziedziczy grzechu pierworodnego od swoich rodziców. Dopiero to, zdaniem tradycji Kościoła, sformułowanej w tym dogmacie Piusa IX, czyni możliwym to poczęcie Jezusa w niepokalanym łonie Maryi. A więc kecharitomene. Tutaj docieramy do teologicznych źródeł tego, co oznacza to określenie łaski pełna. Drugą prawdą, którą musimy podjąć, myśląc o Maryi, to jest jej dziewiczość. Już w pierwszych starożytnych symbolach swojej wiary Kościół stwierdza kategorycznie, że Jezus został poczęty przez moc Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, bez udziału mężczyzny. W Ewangelii Świętego Mateusza anioł mówi do Józefa o Maryi: z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Jak mówi wiara Kościoła, dziewicze poczęcie jest dziełem Bożym, przekraczającym wszelkie rozumienie i wszelkie ludzkie możliwości. Dlaczego tak ważna jest dziewiczość Maryi, tak trudna do zrozumienia w dzisiejszym świecie, tej pewnej rozpasanej seksualności i próby usprawiedliwiania wszelkich rodzajów ekspresji seksualnej, próby traktowania tego jako czegoś normalnego, a wszelkich prób ograniczania ludzkiej seksualności jako czegoś nienormalnego. Dlaczego Kościół tak konsekwentnie broni dziewiczości Maryi jako części swojego depozytu wiary? Otóż Kościół broni dziewiczości Maryi właśnie dlatego, że jedynym ojcem Jezusa jest Ojciec Przedwieczny. Jezus nie zna ziemskiego ojca. Józef jest opiekunem Jezusa. Ale ta prawda o dziewictwie Maryi ma w teologii i w wierze Kościoła jeszcze znacznie szersze znaczenie. Moglibyśmy znów wskazać na kilka ważnych teologicznych punktów tłumaczących, dlaczego Jezus narodził się z dziewicy. Po pierwsze, dziewictwo Maryi ukazuje absolutną inicjatywę Boga we wcieleniu. Raz jeszcze, Bóg jest jedynym ojcem Jezusa. Po drugie, Jezus począł się z Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, ponieważ jest nowym Adamem, który daje początek nowemu stworzeniu. Tak jak pierwszy Adam, stworzony jedynie przez Boga, tak drugi Adam z Maryi, ale z inicjatywy samego Ojca. Po trzecie, Jezus, nowy Adam, przez swoje dziewicze poczęcie zapoczątkowuje nowe narodziny dzieci przybranych w Duchu Świętym przez wiarę. Także my, Maryja, która jest dziewicą, jest symbolem Kościoła, który również swoją wiarę, swoją relację do Boga bierze z relacji z
Ojcem Przedwiecznym. Ta dziewiczość Maryi okazuje się szczególnie ważna, kiedy myślimy o niej jako o figurze Kościoła. Warto pamiętać, że chrześcijanie wyznawali uparcie. Dziewicze poczęcie Chrystusa w świecie wyuzdanej seksualności rzymskiej cywilizacji. Wyznawali tę kontrkulturową prawdę, mimo że spotykała się, podobnie zresztą jak w dniu dzisiejszym, z niezrozumieniem i szyderstwem współczesnych, zarówno Żydów, jak i pogan. Wiele przykładów tego szyderstwa, śmiania się z dziewictwa Maryi znajdujemy u ojców Kościoła. W takim właśnie kontekście zrozumiane są słowa Justyna Męczennika, który pisał tak w swoim liście do Efezjan. Książę tego świata nie znał dziewictwa Maryi i jej rozwiązania, jak również śmierci Pana. Te trzy niezwykłe tajemnice wypełniły się w milczeniu Boga. Książę tego świata nie zna dziewiczego poczęcia, nie zna narodzenia, nie zna śmierci Pana. Te trzy tajemnice wypełniają się w milczeniu Boga. Dlatego właśnie liturgia Kościoła czci Maryję jako ej partenos, zawsze dziewica, semper virgo. Przejdźmy do ostatniego punktu tej prezentacji i ostatniego niezwykle ważnego punktu dotyczącego Maryi, a mianowicie tematu posłuszeństwa wiary. Katechizm Kościoła katolickiego, kiedy mówi o scenie, po raz pierwszy o scenie zwiastowania, mówi o niej w tej części, kiedy mówi o wierze. I głównym tematem, który podejmuje katechizm, jest posłuszeństwo wiary, obediencja fidei. Czym jest posłuszeństwo wiary Maryi okazane Bogu w cenie zwiastowania? Katechizm w niezwykle celny sposób pokazuje etymologiczny i merytoryczny związek posłuszeństwa ze słuchaniem, widoczny zarówno w języku polskim, jak i w języku łacińskim. Posłuszeństwo jest po słuchaniu. Najpierw trzeba słuchać. Podobnie jest w języku łacińskim. Obediencja pochodzi od ob audire, od słuchania. A więc, jak mówi katechizm, być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. W tym bardzo krótkim sformułowaniu znajdujemy kilka niezwykle ważnych dla nas wątków. Maryja posłuszna w scenie zwiastowania to Maryja słuchająca, zasłuchana. Ale to zasłuchanie Maryi oznacza także, to posłuszeństwo w zasłuchaniu oznacza także poddanie się. To poddanie się oznacza pewną bierność, pewne oddanie się na służbę. Jak wiemy, jak mówi święty Łukasz, w odpowiedzi na słowa anioła Maryja nazywa się służebnicą. Tak naprawdę to słowo sugeruje nawet niewolnicą. Maryja, oto ja niewolnica Pana. Ale to słowo służebnicą nie może oznaczać pozbycia się swojej wolności. Bardzo wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego mówi, że to poddanie się Maryi następuje w sposób wolny. A więc nie przymus zewnętrzny bądź wewnętrzny, na przykład strach, ale to poddanie się Maryi jest aktem całkowicie wolnym.
Drugi element tego wolnego poddania się Maryi, tego posłuszeństwa wiary, to racjonalność tego aktu. Maryja uznaje prawdę słów anioła i rozumnie poddaje się tym słowom. Dlaczego tak ważne jest podkreślenie, że to jest wolny i rozumny akt? Ponieważ posłuszeństwo wiary nie może się dokonać na powierzchni ludzkiej osoby, w emocjach, w jakimś właśnie poddaniu się nastrojowi chwili. Prawda? W tym scenie zwiastowania coś zabłysnęło w pokoju, no to Maryja przestraszona mówi, a no to już się zgodzę, bo lepiej się zgodzę, bo nie. Tam następuje jakieś głębokie zaangażowanie osoby Maryi, wolny akt i rozumny. I tutaj dochodzimy do niezwykle ważnego elementu, kiedy chcemy zapytać, ile Maryja rozumiała z tego, co powiedział do niej anioł. W odpowiedzi na to pytanie musimy powiedzieć o dwóch rzeczach. Tak jak mówi to sformułowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Maryja poddaje się zasłuszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. A więc katechizm sugeruje, że Maryja poddała się temu słowu, zaakceptowała je, ponieważ uznała objawienie, to objawienie, które tą teofanię, która następuje w momencie zwiastowania, za autentyczną. W ten sposób Maryja wyraża istotę wiary, która polega na tym, że akceptujemy prawdy przedłożone nam przez Boga za pośrednictwem Kościoła, ponieważ uznajemy to za autentyczne objawienie. A więc proszę zwrócić uwagę, że przyjmujemy Boże prawdy nie dlatego, że one nas przekonują, nie dlatego, że poznajemy prawdę o trzech osobach w Trójcy Świętej i mówimy, no tak, przecież to oczywiste. No przecież wiadomo, no w Trójcy muszą być trzy osoby. Dlaczego mi nigdy wcześniej nikt tego nie powiedział? To dokładnie tak jest. Nie. Wiara tak nie działa. Przyjmujemy prawdę o trzech osobach, ponieważ ta prawda jest częścią Bożego objawienia. I opierając się na przyjęciu tej nieoczywistej prawdy, nieoczywistej dla naszego intelektu, prowadzimy dalej swoje życie wiary, opierając się na tej prawdzie. Ale to, co jest niezwykle ważne, przyjęcie prawdy wiary jest zawsze przyjęcie prawdy nieoczywistej. Prawdy wiary nigdy do końca nie przekonują naszego intelektu. A więc musimy, myśląc o Maryi, musimy, tak jak bardzo pięknie mówi o niej katechizm, musimy myśleć o niej jako o córce Abrahama. To Abraham w Starym Testamencie był wzorem heroicznej wiary i posłuszeństwa wiary. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi o nim list do Hebrajczyków, przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał, czyli okazał posłuszeństwo wezwaniu Bożemu, aby wyruszyć do ziemi, którą miał wziąć posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dlaczego wyszedł? Dlatego, że zaufał Bożemu zaproszeniu, zaufał Bożemu wezwaniu. Jak mówi dalej list do Hebrajczyków, przez wiarę żył jako cudzoziemiec i pielgrzym w ziemi obiecanej. A więc na wzór Abrahama Maryja jest również
tą, która wyruszyła do ziemi, którą miała objąć w posiadanie. Wyszła, nie wiedząc, dokąd idzie. Wyszła, ufając obietnicy Boga. Przez to jest córką Abrahama, przez to jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem, effectio perfectissima, posłuszeństwa wiary. To pierwsza prawda o posłuszeństwie wiary Maryi w scenie zwiastowania. Druga prawda dotyczy tego, że musimy pamiętać, że słowa, które czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego według Świętego Łukasza, są to słowa, które zostały napisane mniej więcej 30 lat po scenie zwiastowania. Bo przecież pisał je święty Łukasz, który został uczniem Chrystusa dopiero po rozpoczęciu publicznej działalności przez Chrystusa, kiedy Chrystus miał mniej więcej 30 lat. A więc zakładając, że zwiastowanie miało miejsce wtedy, kiedy Maryja była dorastającą dziewczynką. Może miała 14, może 15 lat. Dzisiaj, w dzisiejszej kulturze oczywiście traktowalibyśmy ją jako dziewczynkę. Wówczas to już była prawie kobieta, bo małżeństwa zawierano znacznie wcześniej ze względu na ówczesną kulturę, ze względu na tą troskę o dzietność, o posiadanie jak największej ilości dzieci. A więc proszę zwrócić uwagę, że Maryja opowiada świętemu Łukaszowi scenę zwiastowania, kiedy jest dojrzałą, 40-kilkuletnią kobietą. Przez 30 lat ta kobieta, obserwując Jezusa, wychowując Go, żyjąc z Nim, myślała o tym, co się wówczas zaczęło, co nastąpiło w momencie zwiastowania. To sprawia, że możemy oczami wiary popatrzeć na scenę biblijną i na samą scenę zwiastowania w taki oto sposób, myśląc na przykład o wydarzeniach z naszego życia. Jak pamiętamy to, co wydarzyło się 30 lat temu? Na pewno, jeżeli to były ważne wydarzenia, jeżeli małżonkowie pamiętają moment oświadczyn, pamiętają moment narodzenia swojego pierwszego dziecka, pamiętają śmierć rodziców czy inne ważne wydarzenia. Pamiętamy to bardzo wyraźnie. Ale co się dzieje? Zapamiętujemy tylko to, co było istotne, a po drugie, to, co było istotne, narasta pewnym znaczeniem. Czy anioł Gabriel zwracał się do Maryi tymi właśnie słowami, które zapisał święty Łukasz? Nie wiemy. A może były inne słowa, które Maryja ominęła, które może przekazała Łukaszowi tylko esencję, tylko to, co jest najbardziej istotne. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że to dojrzałe wspomnienie momentu zwiastowania, które mamy zapisane w Ewangelii świętego Łukasza, ujmuje samą istotę ubogaconą o zrozumienie Maryi, nad zrozumienie, które zrodziło się z 30 lat, co najmniej 30 lat myślenia nad tym, co wówczas się wydarzyło. A więc Maryja została zaproszona do wyruszenia w drogę na zasadzie posłuszeństwa wiary, tak jak Abraham, do końca nie wiedząc, dokąd idzie. Bo jak mogła wiedzieć, skoro przecież nigdy Bóg nie narodził się z
kobiety, a tym bardziej ten Bóg, w którego wierzył Izrael, który jest transcendentnym Bogiem, którego imienia nie można wypowiadać. Jak miało być dla niej to zrozumiałe? Ale od drugiej strony, jakże miałaby być przykładem heroicznej wiary dla nas, gdyby to wszystko, co się wówczas wydarzyło, było dla niej całkowicie przezroczyste, całkowicie przejrzyste, całkowicie jasne, całkowicie kontrolowalne w ludzki sposób. I może ostatnia uwaga na temat tego poznania swojej przyszłości przez Maryję w momencie zwiastowania. W niektórych elementach ikonografii chrześcijańskiej, kiedy opisuje ona scenę zwiastowania, występują momenty jakby już zapowiadające śmierć Pana, czyli już mówiące, że to oto dziecię, które jest poczęte w łonie Maryi, będzie Zbawicielem i to zbawienie dokona się przez Jego śmierć na krzyżu. Czy Maryja mogła o tym wiedzieć i na ile mogła o tym wiedzieć? Maryja w swojej wierze żyła w tradycji Izraela. Być może znała teksty z Izajasza, mówiące o słudze Jahwe. Na pewno w swojej czystości wiary rozumiała je w znacznie pełniejszy sposób niż inni, niż rabini, niż mężczyźni, którzy gromadzili się w synagodze, niż jej mąż, święty Józef. Dlaczego? Bo była niepokalanie poczęta. I ta czystość dotyczyła również jej rozumu, jej poznania wiary. Maryja wiedziała również wyraźnie o tym, że cierpienie jest drogą Bożych sług i Bożych proroków, bo znała tradycję Izraela, a także była tą, która właśnie przez fakt, że była niepokalanie poczęta, głęboko cierpiała, bo możemy sobie tylko wyobrazić, jak cierpi ktoś, kto nie zna grzechu, dla kogo obrzydliwością jest ludzki grzech, ludzkie zło, plotki, obmowy, krzywda, to wszystko, co stanowi codzienność naszego życia, jak bardzo cierpiała, będąc w środku tego, obserwując to. Maryja, która współczuła innym mieszkańcom swojej wioski, ale równocześnie widziała całą obrzydliwość zła, które się dokonywało pośród niej, tak jak w każdej ludzkiej społeczności. Więc Maryja wiedziała, że to wybranie przez Boga łączy się z cierpieniem i ten moment cierpienia zasygnalizowany przez ikonografię chrześcijańską musi być także obecny w jej zjastowaniu, w tym jej spotkaniu z Bogiem. Ale nadal to cierpienie sygnalizowane przez te elementy malarskie, czasami w malowaniu sceny zwiastowania, nie przekreśla całkowicie ciemności wiary, tej niemożności poznania przyszłości, która leży przed nią, bo w ten sposób również Maryja jest figurą Kościoła i jest wzorem wiary dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję za uwagę.